Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Tymi słowami, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, aniołowie zapytali się apostołów, patrząc w górę, w niebo, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Można powiedzieć, patrzyli na Chrystusa, na swojego mistrza, Pana, tego, którego rozpoznali jako zmartwychwstałego, który zmienił ich życie w jakiś sposób. Można także w tym pytaniu wyczytać taką prawdę o apostołach, że jakby chcieli się zatrzymać w tym miejscu, w którym są. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? A przecież Jezus nie takie zadanie im dał. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie zachować wszystko. Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Oni dzisiaj stoją i wpatrują się w niebo. Pokazuje nam to pewną prawdę o uczniach, że chcieli się zatrzymać. Dalej jeszcze dwie rzeczy widzimy w tym słowie dzisiaj o uczniach. Zapytywali Jezusa zebrani, gdy się z nimi rozstawał. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Zatem nawet po zmartwychwstaniu, nawet po tak czymś wielkim i po tym, jak niejednokrotnie im mówił, nie przyszedł po to, by przywrócić Królestwo Izraela, ale by po to, by zbawić świat cały, a nie pozbyć się Rzymian z Jerozolimy. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Co Jezus mógłby o tym pomyśleć? O swoich uczniach, którzy to pytanie zadawali. 3 lata im mówiłem, 3 lata z nimi byłem. Oni nadal jeszcze nie rozumieją. Nadal jeszcze nie poznali, o co chodzi. Nadal jeszcze tkwią w tym swoim myśleniu, swoim rozumieniu. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? I Ewangelia, która o uczniach nam mówi, gdy ujrzeli Jezusa, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Uczniowie wypadają tutaj w tym słowie dzisiaj dosyć blado. Dosyć blado. Po tym wszystkim, czego doświadczyli, co widzieli, czego słuchali. Wypadają dosyć blado. I owszem, z jednej strony dzisiaj mamy może trochę na przekór wypadającym blado uczniom w słowie cieszyć się z tego, że Pan wstępuje do swojej chwały, cieszyć się z tego, że dzięki temu może być w każdym miejscu, a nie tylko w jednym, w tym ciele ludzkim, jak wtedy był 2000 lat temu, że przez to jest zawsze z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jak to sam do uczniów powiedział na zakończenie Ewangelii, że jest z nami w sakramentach, ale po tej całej wielkanocnej drodze od zmartwychwstania, miłosierdzia, Emaus, dobrego pasterza, domu, warto zobaczyć swoją drogę. Czy ja tę drogę przeszedłem i czy nią idę? Bo, kochani, święty Paweł w drugim czytaniu prosi Pana Boga,
za swoich adresatów, za swoich uczniów, by Ojciec chwały dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Głębszym, coraz głębiej poznawaniu, coś ciągłego. W głębszym poznaniu sugerowałoby wydarzenie jednorazowe. Poznanie. Poznawanie jest czymś ciągłym, czymś, co trwa, czymś, co się rozwija, idzie coraz głębiej. Chcę zatem zapytać, czy to słowo stoicie i wpatrujecie się w niebo nie jest także o mnie? Czy w swoim właśnie życiu wiary, w swojej drodze nie zatrzymałem się w jakimś miejscu, gdzie doszedłem do poziomu jakiegoś rozwoju, jakiejś wiedzy, jakiejś modlitwy, ale nic dalej. Nic dalej. Gdzie Pan mnie zaprasza do głębszego poznawania Jego samego, do rozwoju ciągłego. Bo przecież skoro Pan Bóg jest nieskończony, skoro miłość jest bez miary, to nie sposób dojść do granicy. Możliwe jest ciągłe podążanie do końca. A jeśli gdzieś się zatrzymałem, czasem w takich historiach kazaniowych podaje się przykład, że przychodzi jakiś starszy człowiek, mówi, nie słuchałem rozpowiedzi, mówi, nie słuchałem rodziców. A żyją nie od, zmarli 25 lat temu, ale nie słuchałem rodziców. Może przerysowany, ale właśnie pokazuje dokładnie to, że się gdzieś zatrzymałem. I kochani, to może być bardzo smutne wśród człowieka wierzącego, kiedy został na jakimś poziomie, a nie zapragnął więcej. Nie zapragnął dalej, nie zapragnął Boga głębiej, nie zapragnął tego, by Bóg był całym jego życiem, nie tylko jakąś częścią utartych schematów, może modlitwy, utartych schematów uczestnictwa w Eucharystii. A więcej, cała reszta życia, co rusz może te same grzechy, bez sprawdzania, czy może jest coś więcej, może w czymś jeszcze gdzieś zawiniłem. Bo chociażby patrząc na Jana Pawła II, co tydzień się spowiadał. Co tydzień. Pewnie zawsze coś nowego znajdował w takim razie. Czy moja spowiedź coraz bardziej się rozwija? Czy może w jakiś sposób mechaniczny powtarzam to samo, co jakiś czas, za każdym razem, w głębszym poznawaniu Jego samego? Warto dzisiaj się, kochani, zastanowić, jak wygląda moja droga. Czy idę, czy może się zatrzymałem? Bo Pan Bóg każdego z nas zaprasza dalej, głębiej, nieustannie, do tego, by wypełniał całe życie, każdą sprawę w moim życiu, absolutnie każdą. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Idźcie. To jest jedna rzecz, na którą Pan wydaje mi się, może nie zwraca uwagę, pewnie tak, ale także nam wszystkim. Zobacz, czy się nie zatrzymałeś. Jednocześnie jest druga, abyś może trochę nie załamać swoim zastępowaniem. Pomimo tego, że uczniowie pytają, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, pomimo tego, że aniołowie pytają się, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niego, pomimo tego, że niektórzy jednak wątpili,
Chrystus wszystkim im dał polecenie: idźcie i nauczajcie, idźcie i czyńcie uczniów, uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii, po krańce ziemi. Z jednej strony zadanie i obietnica. Jestem z wami, będę z wami działał. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami. By orientując się w sobie, w swojej wierze, w swojej drodze, nawet w tym, że może się zatrzymałem, aby pomimo tego nie zaniechać działania, nie zaniechać świadczenia o Bożej miłości, nie zaniechać życia miłością, nie zaniechać głoszenia, bo Chrystus mnie do tego wzywa, każdego bez wyjątku. Idź i czyń uczniów, tak jak ja Ciebie uczniów uczyniłem. Jak ja Ciebie uczniów uczyniłem. Byśmy coraz bardziej, poznając głębię Chrystusa, poznając bogactwo chwały, Jego dziedzictwo i przeogromną moc, którą chce objawiać wobec nas, byśmy zaczęli na nowo iść z jednej strony w swojej wierze, z drugiej strony do innych, by oni też mogli w Chrystusa uwierzyć. Prośmy o to dzisiaj Pana wstępującego do nieba wśród radości, wśród chwały, w obecności aniołów. Cieszmy się tym, że Chrystus utorował nam drogę do Ojca i to mieszkanie idzie nam przygotować. To mieszkanie już nam gotuje, abyśmy nigdy nie zatrzymali się w drodze do nieba.